Będę mówił o wdzięczności, tak naprawdę, bo tak naprawdę po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że 40 lat Szymon Krakowski i tak naprawdę 40 lat mojego życia. Miałem okazję być, brać udział na wszystkich, we wszystkich krakowskich szantach. I jak to się zaczęło? U mnie od książek, od literatury żeglarskiej, morskiej, marynistycznej. Dawno to już było, książki z serii Dookoła świata i Wielcy żeglarze, czytane od deski do deski z notowaniem najważniejszych, najciekawszych rzeczy. Zdobywałem dzięki temu wiedzę, którą wykorzystywałem później na pierwszych warsztatach marynistycznych, lata 80. ubiegłego wieku. Taka kuźnia rozmaitych talentów zafascynowanych przy okazji szeroko rozumianą kulturą morską i talentów muzycznych, bo właśnie z warsztatów wzięły się i liczące dwudziestki, później mechanicy szanty, nawet Tona Mencenowie w pierwszym okresie. To był czas, kiedy poznałem Janusza Sikorskiego i Janusz wciągnął mnie do realizacji i współrealizacji audycji Klipper Siedmiu Mórz, też połowa lat 80. Wiecie, trudno mi opanować wzruszenie, które naprawdę ściska gardło, kiedy podchodzą do mnie dzisiaj jeszcze starsi ludzie, patrzą jakieś brodate facety i mówią: słuchaj, te wasze audycje odmieniły mi życie. Po śmierci Janusza przejąłem pałeczkę i zrodziły się audycje Razem Bracia Dolin, później Muzyka Mórz i Oceanów, ciągle obecne dzisiaj na Facebooku i na YouTubie. Zawiązał się zespół Stare Dzwony z istniejącymi do dzisiaj serdecznymi, bardzo życzliwymi, przyjaznymi ludźmi. I Rysiek Muza, i Andrzej Koryski, no Jurek Porecki przede wszystkim, Dominika Żukowska też. I festiwale, pierwsze nagrania oczywiście, a później festiwale. Też zagraniczne, bo i Liverpool wielokrotnie w Anglii, i Francja, i Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada. I festiwale polskie, bo za Krakowem poszli i inni w takim ciągu geograficznym. Żeby wymienić jeszcze kilka, w których też brałem udział z najwyższą przyjemnością. I Kędzierzyn Koźle, Wrocław, tam w Górze Świnoujście i Wiatak, Gdynia i festiwal bałtycki, Kopiść wiele, wiele lat, równolegle właściwie z szantami w Krakowie, Rzeszów, no Łódź oczywiście z Kubrykiem. I to wszystko zamieniało się w ogromne doświadczenia i radość współuczestnictwa, co owocowało też i książkami, które pisałem z narastającym zapałem, bo i Szanty i Szantymeni, taka moja prywatna szantowa Biblia, zebranie wielu lat doświadczeń, pierwsze drążenie w historię, żeby nie tylko wiedzieć, jak się śpiewa, ale o czym, jakie były warunki, sytuacje, w których te szanty powstawały i tak dalej. Później Razem Bracia Dolin, książka, która była pokłosiem wspomnianych już poprzednią audycji. No i Nie ma złych dni, oczywiście kongregacja Wrako, by żyła wiecznie. Były też programy telewizyjne, najpierw Klipper, później Opowieści wiatru i wody. Da się wiarę, był nawet kiedyś konkurs na Szantymena Roku. Konkurs dla osoby, która reprezentowała najlepsze cechy człowieka morza, ale od też strony tej szeroko rozumianej kultury morskiej. To lata 90. Może kiedyś warto do tego pomysłu wrócić. No i pokłosie obecne tego wszystkiego, bo i portale przecież znaczące, bardzo wartościowe i ciekawe, i Szanty 24, i teraz kocham szanty.pl, bardzo dobrze prowadzony portal z pokładu dawnych żaglowców, również i Szanty Szoguna, pojawili się nowi ludzie zainteresowani nie tylko jak śpiewać szanty, ale i skąd one się właśnie wzięły. Ta historia, no, ktoś nawet ostatnio wymyślił, bo to idzie w świat, czy wzięło się do świata, rok 2021 rokiem szanty i tak dalej. Żeby wspomnieć jeszcze współczesność, to i obecnie świeżo działająca szkoła gry na koncertinie i na kościach.
czy też warsztaty marynistyczne online, kontynuacja, ale w sieci wspomnianego już wcześniej pomysłu. Ktoś powie, a, ale się chwali. No, w jakimś sensie może tak, ale ten skrót tej mojej marynistyki w ciągu ostatnich 40 lat powinien być i dla mnie jest uzasadnieniem tej wdzięczności, którą chcę wyrazić. Po pierwsze dla losu, że pozwolił mi i pozwala ciągle doświadczać tej zupełnie niezwykłej morskiej, chociaż muzycznej przygody na lądzie. Wdzięczności w stosunku do ludzi, którzy ciągle organizują spotkania ramleszantowe od tych 40 lat. I to są ludzie, wokół których są też i inni, bo to są całe ekipy, to nie jest zabawa na jedną głowę. No muszę parę nazwisk wymienić, nie tylko z dziennikarskiego obowiązku, bo przecież i pierwszy dyrektor Szant Krakowskich, Jacek Reszka, jeśli Jacku nie słyszysz, to chylę głową. Później Artur Mikołajko z żoną Beatą, obecni Krzysztof i Ania Bobrowiczowie. I wspominam raz jeszcze ludzi wokół nich zgromadzonych. Więc ogromna wdzięczność w ich stronę i wdzięczność w stosunku do was, do ludzi. Słuchajcie, no liczę, to jest już trzecie pokolenie właściwie. Ja śpiewałem kiedyś dla młodych ludzi, których wnukowie teraz stanowią publiczność obecnych spotkań świątowych. Więc wdzięczność i do losu, i do was wszystkich. 40 szanty w Krakowie. Bawcie się, oglądajcie i wzbogacajcie życie, urozmaicajcie lądowe życie muzycznymi opowieściami o ludziach, morzu i okrętach. Sail ho, Szanty Meni! Żagiel ho!